Tam na zawodach judo, drugich mistrzostwach ziemi tureckiej. W tym roku pod nazwą Beko Judo Cup 2017. Są to drugie z mistrzostwa z cyklu ziemi tureckiej. W tym roku w zawodach udział bierze 120 zawodników. Rozbieżność wiekowa dosyć duża, bo zaczynamy od 4-latków, a i są zawodnicy 17-letni. Jest ich, jak powiedziałem, 120, dwa kluby, judo, Turek i Kasztelania Brudzew. Dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego i miasta Turek mogliśmy zorganizować te wspaniałe zawody. Oczywiście nie odbyłyby się bez udziału sponsorów, sponsora głównego Beko, który nam zaopatrzył w gadżety, prezenty dla każdego z zawodników. Każdy dostanie medal, ciężki, ładny medal i do tego prezent właśnie od firmy Beko. Mogliśmy jeszcze zorganizować te zawody dzięki firmom zewnętrznym, sponsorom, którzy już są z nami od pierwszego roku. Bardzo serdecznie dziękuję firmie Max Electro, firmie Delikatesy Centrum, firmie Smoliński, dziękuję Osirowi, dziękuję firmie Zesiuk i naszym wszystkim sponsorom, których nie sposób tu wymienić, a ich wielkie serce przyczyniło się do tego, że możemy organizować te zawody, które chcemy organizować corocznie jako cykliczne zawody Mistrzostwa Ziemi Tureckiej. Nasza działalność to nie tylko ciężkie treningi, zawody, ale też również to wszystko, co dzieje się i skupia dzieciaków dookoła, bo razem wyjeżdżamy na wspólne obozy treningowe, letnie, zimowe, wyjeżdżamy na łyżwy, narty, wszystkie inne uroczystości, obstawiamy również, robimy pokazy. Chcę też powiedzieć, że organizowane są wyjazdy takie jednodniowe, na przykład do kina, na park trampolin, także chcemy naszych zawodników skupiać nie tylko przez sport, nie tylko przez rywalizację, ale przez wspólne przebywanie i zabawę. To jest naprawdę, przynosi świetne efekty i no, bezwzględnie trzeba chylić czoła trenerowi, który ma wspaniałe podejście do dzieciaków i dzięki temu naprawdę klub ma się świetnie, pomimo tego, że trzeba powiedzieć, że są to dwa jakby kluby, ale działamy jako jedność, także nie ma rozdziału, czy jest to Kasztelania Brudzew, czy judo Turek. Chcę powiedzieć też, dlaczego organizujemy zawody. No chcemy pokazać rodzicom tych dzieci, które nie są w stanie zobaczyć, co oni robią, co robią na tych treningach, po to, żeby później wystąpić i zaprezentować 2- czy 3-minutowe walki. Potrzeba wiele trudu. Także wiele osób widzi, co to naprawdę jest judo, jak fajnie ich skupia i dzięki temu funkcjonujemy coraz lepiej. Dzięki zeszłorocznej akcji mamy prawie już nową matę w szkole w liceum.
na której walczą zawodnicy. Jest to mata pełna, profesjonalna, z obudowanymi słupami. Także dzięki, mam nadzieję, że tegorocznej edycji zawodów dozbieramy do całej kwoty.